Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Hymnie Spocznij. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Ewę Błaszków. Dzień dobry wszystkim. Witam na uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2024-2025. Witam nauczycieli, witam rodziców, witam wszystkich uczniów. Widać, że wypoczęliście, ciesząc się słońcem i wakacyjnymi podróżami. Wkraczacie w nowy rok szkolny, pełen planów i wyzwań. Staniecie ponownie na te 10 miesięcy przed możliwościami, które będą kształtować waszą przyszłość. To od waszych starań i ambicji zależy, czego się nauczycie, jakich nabędziecie umiejętności, jak pokierujecie swoim rozwojem. Najbardziej ciepło witam się dzisiaj z najmłodszymi, którzy przekroczyli próg naszej szkoły po raz pierwszy już jako uczniowie, by rozpocząć dziś pierwszą klasę. To wielkie wydarzenie. Nowy tornister, a w nim zeszyty i kredki już przygotowane. Zastanawiacie się, co was czeka. Jak poradzicie sobie z nowymi obowiązkami? Jak odnajdziecie się w tej wielkiej szkole? Jestem przekonana, że kiedy miną już pierwsze dni, poczujecie się tu dobrze i bezpiecznie. Starsi od was uczniowie oraz wszyscy nauczyciele dołożą wszelkich starań, by pomóc wam oswoić się z nowym miejscem i sprawić, byście poczuli się tutaj tak jak w domu. Życzę wam, abyście jak najpełniej wykorzystali spędzony tutaj czas i nauczyli się jak najwięcej. Nie tylko o świecie, ale także o sobie samych. Życzę wam wielu sukcesów, samych dobrych ocen oraz wielu miłych chwil spędzonych w gronie nowych koleżanek i kolegów. Mam nadzieję, że nadchodzący rok szkolny będzie dla nas wszystkich wielką wspólną przygodą. Wszystkim uczniom życzę wielu sukcesów w nauce, w sporcie oraz w udziału cudownych wyników w konkursach artystycznych. Rodzicom życzę wielu radosnych chwil związanych z sukcesami dzieci, dumy z ich osiągnięć i spełnienia nadziei w nich pokładanych. A teraz przydział wychowawstwa w poszczególnych klasach, zwłaszcza są zainteresowane klasy czwarte, ale są też inne zmiany i pan dyrektor odczyta teraz.
Dzień dobry. Przedstawiam klasę 8A, wychowawstwo pani Elżbieta Tantała. Klasa 8B, wychowawstwo pani Małgorzata Szymczyna. Klasa 7A, pani Ewa Jordan. Klasa 7B, pani Małgorzata Liberska. Klasa 6A, pani Alicja Dobrowolska. 6B, pani Aneta Podleśny. Klasa 5A, pani Anna Michalewska. Klasa 5B, pani Aleksandra Mroczkowska. Klasa 4A, pani Anna Strojna. Klasa 4B, pani Sylwia Bartosiewicz. Klasa 3A, pani Marzena Różnicka-Świercz. Klasa 2A, pani Beata Liphardt. I wychowawstwo w klasie 1A obejmie pani Alina Zając. A ja skieruję jeszcze swoje słowa do klasy pierwszej. Klasa liczy 21 osób. Wasza sala znajduje się na drugim piętrze pod numerem 29. To musicie zapamiętać. Idziemy na samą górę i sala numer 29. Powiem na marginesie, że to też była moja sala, jak szłam do pierwszej klasy. To była ta sama sala. Więc to jest najlepsza na świecie sala. Rodzice stoją tu z tubami pełnymi słodyczy, które osłodzą najmłodszym te pierwsze chwile. A teraz ważny moment, ślubowanie i pasowanie na uczniach, które symbolizuje to, że powiększa się nasza szkolna rodzina. Robimy pół kroku do przodu. Pół kroku. Dobrze. Zaczynamy. Będziecie odpowiadać: ślubuję. Ślubuję być dobrym uczniem i dbać o honor Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Janusza Korczaka w Głubczycach. Ślubuję. Będę uczył się dobrze, służył pomocą słabszym. Ślubuję. Słuchał nauczycieli i rodziców. Swoją postawą będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom. Ślubujemy. By wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka. Ślubujemy. Już po ślubowaniu, no to teraz staliście się już pierwszoklasistami. Następne ślubowanie już takie bardzo z waszymi wierszykami, piosenkami, z tańczeniem, bo pani Alinka tutaj jest specjalistką od tańca. Pani Alinko, kiedy? W listopadzie czy w październiku? Może w październiku jeszcze się uda na koniec października. To będzie wielkie wydarzenie i już tutaj zapraszamy nasze media głubczyckie, panie Marianie. Zapraszamy serdecznie. I teraz słuchajcie, takie jeszcze małe ogłoszenie, krótkie. Wakacje bardzo pokochały nasz kraj i tutaj południową Polskę, bo w tym tygodniu ma być bardzo, bardzo, bardzo jeszcze gorąco. A wasza sala wychodzi właśnie na tą słoneczną stronę. Ja też mam gabinet pod waszą salą i te wszystkie tańce na górze ja słyszę dokładnie każdy krok. Wobec tego niestety musieliśmy podjąć taką decyzję za zgodą organu prowadzącego i lekcje w tym tygodniu, uwaga, uwaga. Od jutra, czyli od wtorku do piątku, z powodu skrajnie wysokich temperatur, zajęcia lekcyjne będą skrócone do pół godziny. Czyli każda lekcja będzie trwała 30 minut, a nie 45 minut. I plan przedstawią wychowawcy. Dokładnie każdy uczeń dowie się od wychowawcy, o której godzinie kończą lekcje. I oczywiście o której godzinie będzie obiad, bo obiady też będą. Niektórzy już się tutaj wiedzą, że nasze panie kucharki pokupowały takie pyszności, że już się od jutra szykujemy na pyszne obiadki. I teraz słuchajcie, już wyprostujemy się. Za chwilę będzie komenda na postawa na baczność. I ja poproszę, żeby tutaj klasa
6A zrobiła potem przejście dla pierwszej klasy, a my tutaj może jeszcze chwileczkę potem zaczekamy. Ale jeszcze będzie pieśń, oczywiście na zakończenie nasza szkolna pieśń, którą pierwszaki usłyszą po raz pierwszy. Baczność do pieśni szkoły. Pieśni szkoły. Spocznij. Baczność. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wyprowadzić. Spocznij. No i teraz pani Alinka razem z rodzicami i tymi tubami pełnymi słodyczy zaprowadzi was do sali. I ja myślę, że pani Alinko, tam ktoś musi pierwszy już wejść. Pan Jacek może pobiegnie i to wejście sfilmuje do tej klasy.